swoje 30. urodziny Julia postanowiła, że będzie żyć pełnią życia. Przypięła się do tego faceta i powiedziała: lecimy. Nie polecieli daleko. Była piątka, dobrej zabawy. Ale tutaj pojawił się problem. Spadochron zapasowy zaczepił się o podwozie. Kiedyś zaczepiłem skarpetką o gwóźdź, więc wiem, jak to jest. Ale Jeff jest człowiekiem czynu i ma nóż do pasów. Odcina i mogą lecieć. Sam lot okazał się najmniej emocjonującą częścią filmiku. Kolejne osoby, tak jak Julia, też stanęły na krawędzi. Dlatego ta kategoria nosi nazwę O mały włos. Popatrzmy na wyścig motorówek w Oregonie. Ci dwaj chyba już odpadli. A wcale nie. Może nie trafią na podium, ale zasłużyli na owację. W tym klipie krawędzią jest 10 ton amerykańskiej stali. Można jechać dalej. Tutaj dwie osoby pracują na jednoosobowej drabinie. Nie przejedzie. Nie ma szans. Ciekawe, jak parkuje na kopertę. Rozlewnia gazu jest. Ciężarówka bez kierowcy jest. Niezaciągnięty hamulec jest. Tona płynnego gazu wyjeżdża przez bramę. Naprzeciwko jest urwisko. Kierowca robi, co może, żeby zapanować nad pojazdem, ale nie wygląda to dobrze. Mało brakowało. Ostatni klip zabiera nas do Colorado, gdzie dwóch rowerzystów chce pojechać na skróty. Od jazdy po górach skacze adrenalina, ale jazda przez tunel kolejowy to coś całkiem innego. Dlaczego drży ziemia? Co tak trąbi? To pociąg. Rzućcie te rowery. Przy jeździe przez tunel strachu nie budzi ciemność, tylko pociągi. Czasem lepiej nie iść w stronę światełka w tunelu, tylko odwrócić się na pięcie i uciekać. Kask tu się na niewiele zda. Mogło być nieciekawie. Obejrzyjmy kilka klipów z Lamusa. Wyprawa rzeką, historia stara jak świat. I brak umiejętności, to też wszyscy znają. Może to ich czegoś nauczyło. Ale ci dwaj na pewno wiedzą, co robią. Albo nie. Mamy śliską ulicę, liny i dwóch kumpli. Co z tego wyjdzie? Nie wiem, jak na to wpadli, ale technikę już opanowali. Nie całkiem. Oczywiście nie zapomnieliśmy o eksplozjach tygodnia. Dzieci, nie bawcie się ogniem, bo pokażą was w takiej sekwencji. Zbliżamy się do końca, więc zajrzyjmy do Wyoming.
Są turyści, którzy lubią chodzić po ośnieżonych, stromych zboczach. Dla mnie nie byłby to żaden relaks. Ale dla niego owszem. W kilka sekund zjedzie ponad 250 metrów. Prowadzi tutaj grupę turystyczną i wrzucił ten filmik jako przestrogę, żeby zawsze patrzeć pod nogi. Ale może powinien zmienić hobby? Te kategorie nazywamy niebezpieczne zajęcia. To jest fajne hobby. Robienie gwiazdy małą terenówką. Lot paralotnią w górach skalistych. Może się nie udać. Jazda skuterem śnieżnym bardzo odpręża, ale choć Wyoming jest pięknie, przyroda budzi respekt. Raczej nie chcę przybić piątki. Wizyta w wesołym miasteczku też może być niebezpieczna. Jestem pewien, że tutaj pękły śruby. Cała karuzela się chwieje. Trzeba coś zrobić. Na szczęście ludzie wskoczyli na podstawę i karuzela się nie przewróciła. Ujeżdżanie byków bez wątpienia jest niebezpieczne, ale o co tutaj chodzi? Czy oglądanie rodeo też jest niebezpieczne? Najwyraźniej tak. Nikt tu nie ucierpiał, byk wrócił do zagrody cały i zdrowy. Polujący z kuszą umieją wstrzymać oddech nawet na 4 minuty, ale czasem trzeba się wynurzyć. Jak przy przechodzeniu przez ulicę, dobrze wtedy spojrzeć w obie strony. Z tą częścią łodzi lepiej się nie spotkać. Moja wina. Nie mam boi. Przemyśl to i wracaj pod wodę. Jeszcze raz cofnijmy się w czasie. Nie ma to jak przeciąganie liny ze ścinanym drzewem. Ale trzeba uważać, gdzie się stawia auto. Ten skok był trochę za krótki. Zasłużył na szóstkę za dobre chęci i pałę za lądowanie. Jeżdżąc na nartach, trzeba mieć oczy dookoła głowy. Jeszcze zjazd z górki rakietycznym wózkiem. Klasyka.